Rok szkolny 1965 na 66 przypadł w okresie wspaniałych uroczystości z okazji tysiąclecia istnienia państwa polskiego. Wprawdzie główne obchody miały się odbyć w roku 1966, ale plany pracy dydaktyczno-wychowawczej zawierały wiele aspektów dotyczących naszej państwowości, które powinny być uwzględnione w toku całorocznej pracy. W tym roku opuściła mury naszej szkoły ostatnia ze szkół przyzakładowych, mianowicie Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek. Fakt ten był niewątpliwie bardzo istotną sprawą w całokształcie pracy dydaktyczno-wychowawczej i też poprzednia ciasnota i nauka dwuzmianowa nie sprzyjały osiąganiu zamierzonych wyników. Szkoła nasza liczyła 20 oddziałów, w tym 7 klas pierwszych, 280 uczniów, 7 klas drugich, 236 uczniów, i 6 klas trzecich, 180 uczniów. Razem więc mieliśmy na początku roku 697 uczniów. Jeśli idzie o specjalności, to nic się nie zmieniło. Szkoliliśmy w dalszym ciągu ślusarzy, tokarzy, frezerów i elektromechaników. Naukę zawodu odbywali uczniowie w naszych warsztatach szkolnych, za wyjątkiem elektromechaników, którzy praktyczną naukę zawodu odbywali w zakładach naprawczych maszyn elektrycznych. Do rady pedagogicznej przybyli koledzy: Józef Krzosa na stanowisko kierownika świetlicy, kolega Władysław Nagły, nauczyciel zawodu, kolega Zdzisław Maciążek, dochodzący nauczyciel przedmiotów zawodowych i kolega Stanisław Wysokiński, dochodzący nauczyciel śpiewu. Odeszli od nas do szkoły Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek kolega Zenon Sowula oraz kolega Stanisław Waligura. Należy tu zaznaczyć, że kolega Waligura, znając dobrze sztukę fotografowania, utrwalił bardzo wiele momentów z życia naszej szkoły. W niniejszej kronice większość fotografii była wykonana przez kolegę Waligura.